Witam wszystkich. Jesteśmy po pierwszym meczu półfinałowym Hall of Fame. Ze mną Nazar Iwanyszyn ze zwycięskiej drużyny Rocket Jumpers. Witam cię, Nazar. Witam wszystkich. Nazar, jeszcze po trzech kwartach prowadziliście bodajże 20 punktami. W czwartej kwarcie nerwówka. Chyba nie było to potrzebne, prawda? No, jasne, że nie było potrzebne, bo no, praktycznie mogliśmy wygrać ten mecz z takim... Na takim poziomie, no, z takim wynikiem, plus 20, plus 30 nawet chyba było jakiś moment, ale no, coś w czwartej kwarcie dało znać w drużynie, że coś idzie nie tak. Trzeba coś zmieniać, ale jak widzimy teraz, to jesteśmy w finale, także będziemy walczyć za mistrzostwo i myślę, że tam już takich nerwów nie będzie z wynikiem i tak dalej. Będziemy walczyć o to, żeby no, prowadzić całą gierkę no, na naszą stronę. I no, chyba będziemy mistrzami, mam nadzieję. Nazar, gdzieś tam schowany dzisiaj, powiedzmy taktycznie przez trenera. Jak ocenisz swój występ? No, z 8 na 10. Bardziej w obronie by popracować, lepiej, bez fauli, bo też te fauli dali o siebie znać. Drużyna rzucała, Patryk Hałka odrzucał nam z osobistych dużo punktów. Faulowaliśmy, także można było w obronie lepiej. No i w ataku oczywiście jakby cała drużyna mogła zagrać lepiej i ja mógłbym zagrać lepiej. Te zagrywki, co trener nam każdy trening wprowadza. Ćwiczymy i musimy to jakoś w końcu, w finale pokazać, że mamy to perfekto wyćwiczone. Okej, Nazar, powiedz mi, właśnie się toczy drugie spotkanie półfinałowe. Czy jest drużyna, na którą chcielibyście trafić, czy jest wam to obojętne? Nam to obojętne, jesteśmy gotowi do wszystkich, do każdego rezultatu od tej gierki. Jesteśmy gotowi na każdą drużynę, mamy swoje zagrywki, także mamy w siebie tu w środku, cała drużyna chce wygrać i nie ma różnicy z kim grać. Okej, powiedz mi na sam koniec, w takim razie czego możemy się jeszcze po was spodziewać w finale? Mistrzostwa tylko od nas się spodziewać i ładnej gierki, najlepszych momentów, najmniej błędów i chyba będziemy to świętować razem, nasze mistrzostwo. No to tego wam życzę i dziękuję serdecznie za dzisiaj. Dziękuję bardzo.